witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z funkcjami. Robimy powtórkę, część drugą z funkcji. Co na tym spotkaniu będzie? Oczywiście funkcje, ale konkretnie zwrócę uwagę na zbiór wartości funkcji, odczytywanie z wykresu własności funkcji, rysowanie wykresów oraz pojęcie różnowartościowości funkcji czy też monotoniczności funkcji. Zapraszam Cię serdecznie do rozwiązywania zadań razem ze mną, zadań, które przygotowałam właśnie na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Mamy wyznaczyć zbiór wartości funkcji określonej wzorem. 4 pomnożone przez x minus 1 dodać 2, ale mamy określoną dziedzinę. Jest to zbiór czteroelementowy i są to liczby minus 2, 1, 2 i 5. Zbiór wartości, pojęcie, które związane jest z tym, że najczęściej zbiór wartości odczytujemy na podstawie wykresu. Aczkolwiek, jeżeli dziedzina jest zbiorem kilkuelementowym, to oczywiście zbiór wartości też będzie zbiorem najczęściej kilkuelementowym. Dlatego też nic nie stoi nam na przeszkodzie spróbować policzyć te poszczególne wartości dla konkretnych x-ów. A więc to robimy. Czyli liczymy sobie, jaka jest wartość funkcji dla pierwszego argumentu, czyli dla minus dwójki. Do wzoru w miejsce każdego x-a tego i tego ja podstawiam minus 2. No to tutaj już podstawiłam. Teraz dalej 4, otwieram namiot. Minus 2, minus 1, dodać 2. To się równa. Najpierw wykonamy działanie w nawiasie, czyli mamy minus 3. 4 razy minus 3 to mamy minus 12, dodać 2, czyli mamy minus 10. Taka nam wyszła pierwsza wartość tej funkcji. No to będziemy podstawiać dalej. Będziemy podstawiać jedyneczkę. No to skoro tak, to za x postawiamy jedynkę. 4, otwieramy nawias. 1 minus 1 i dodać 2. To się równa. 1 odjąć 1 to jest 0, czyli mamy 4 razy 0 to jest 0. Dodać 2, czyli mamy po prostu 2. No to dalej, policzymy wartość funkcji dla argumentu 2, a więc 4, otwieram nawias, w nawiasie 2 minus 1 i dodać 2, to się równa. Znowu w nawiasie wykonujemy działanie, czyli 2 minus 1 to 1, razy 4 to mamy 4, dodać 2, to się równa 6. I została ostatnia wartość do zbadania, czyli f od 5, czyli 4, otwieram nawias, 5 minus 1 i dodać 2 za nawiasem, to się równa. 5 minus 1 to jest 4, razy 4 to mamy 16 i dodać 2 to się równa 18. Popatrz, tutaj wyszła nam każda inna wartość. Mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest to funkcja różnowartościowa, czyli dla różnych x-ów są różne wartości, ale w tym poleceniu było tylko podać zbiór wartości. No to podajemy w klamerce. Jaka mogła nam wyjść wartość? Minus 10, dalej 2 nam wyszło, dalej 6 nam wyszło, dalej 18 nam wyszło. Funkcja układa nam się w funkcję rosnącą, ale tak naprawdę w poleceniu chodziło tylko o to, żeby podać zbiór wartości. Zbiór wartości jest zbiorem czteroelementowym i należą do niego liczby minus 10, 2, 6 oraz 18. Zadanie numer 2. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej mniejszej od 6 jej połowę powiększoną o 4. Ja tutaj treść przepisałam. Jest to funkcja dana w sposób słowny. Opis słowny, chyba najtrudniejsze, co się może zdarzyć przy funkcjach, bo często młodzież właśnie ma problemy z tym, żeby z opisu słownego przejść na przykład do wzoru. A ja właśnie w podpunkcie a poprosiłam o podanie wzoru tej funkcji. Następnie w podpunkcie b, czy jest to funkcja różnowartościowa? Odpowiedź uzasadni i podpunkt C określ monotoniczność tej funkcji. No więc zaczniemy oczywiście od wzoru. Po pierwsze, wzór musi się zaczynać najlepiej od f od x. Mógłby się zaczynać y równa się, ale bardziej profesjonalnie może będzie, jak zapiszemy f od x. I teraz czytamy. Każdej liczbie naturalnej mniejszej od 6, to za chwileczkę zlokalizujemy dziedzinę, ale co przyporządkowuje? Słowo przyporządkowuje. I co przyporządkowuje? Jej połowę powiększoną o 4. Ale jej, czyli z tego x-a połowę, to jest 1 druga x, powiększoną o 4, czyli dodać 4. Z tym, że napisanie wzoru to nic jeszcze. Trzeba określić dziedzinę.
Podane mamy, że x ma być liczbą naturalną, każdej liczby naturalnej, ale na dodatek ma być mniejszy od szóstki. X ma być mniejszy od 6. Czyli ja w zasadzie mogłabym zamiast pisać w taki sposób, to mogłabym zapisać ładnie x należy, i ja znam te naturalne mniejsze od szóstki. Jest najbardziej pierwszą, najważniejszą jakby liczbą naturalną jest 0, później 1, 2, 3, 4, 5 ma być mniejsze od szóstki, czyli na piątce kończymy. Oczywiście taki zapis jest jak najbardziej profesjonalny, ale ten zapis daje nam już określone x. I teraz pod punkt B chodziło o to, żeby określić różnowartościowość, czyli powiedzieć, czy ona jest różnowartościowa, czy też nie jest. Najlepiej chyba nam będzie to zrobić w postaci tabelki, czyli zrobimy sobie tabelkę, w której wpiszemy x i y. I teraz x wiemy jakie. 0, 1, 2, 3, 4, 5. I będziemy chcieli policzyć wartości, no bo żebym ja mogła mówić o różnowartościowości, ja muszę wiedzieć, jakie to są wartości. A więc 1 druga z 0 to jest 0 plus 4, czyli 4. 1 druga z 1 to jest 1 druga plus 4, to jest 4 i 1 druga. 1 druga z 2, czyli 1 druga razy 2 to jest 1, dodać 4 to mamy 5. Dalej, 1 druga z 3 to jest inaczej 3 drugie, czyli 1 i 1 druga plus 4, no to mamy 5 i 1 druga. Dalej, 1 druga z 4, no to mamy 2. Plus 4, no to mamy 6. Dalej, 1 druga z 5, to jest tak jakby 5 drugich, czyli 2 i 1 druga, plus 4 mamy 6 i 1 druga. No i teraz musimy odpowiedzieć na pytanie, czy jest to funkcja różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnień, moim uzasadnieniem będzie tabelka. Czy ta funkcja dla różnych argumentów, oczywiście, przyjmuje każda inną wartość, każdy argument przyjmuje inną wartość, żeby można było powiedzieć, że jest różnowartościowa? Tak. Tu jest 4, tu jest 4,5, tu jest o pół więcej, o pół więcej, o pół więcej, o pół więcej. Za każdym razem jest inna wartość, więc piszemy funkcja jest różnowartościowa, różnowartościowa. No niestety na to skrótu nie ma, musimy napisać słownie. Funkcja jest różnowartościowa. I pod punkt C mamy określić monotoniczność. Monotoniczność, patrzymy, jak x nam rosną, to co się dzieje z y-kami? No oczywiście, skoro x rosną, y, widzisz tutaj po tabelce, też rosną. Czyli funkcja jest rosnąca. Ja ze szczoteczką zapisuję, ale można słownie napisać. Funkcja rosnąca i też będzie dobrze. A więc w zasadzie dużo nie liczyliśmy. Popatrz, to co policzyliśmy w podpunkcie B przydaje nam się również do podpunktu C. Zadanie numer 3. Dane są funkcje f oraz g i o wzorach. F od x równa się 4x minus 4, a g od x równa się x kwadrat. Na podstawie wykresów tych funkcji rozwiąż równanie f od x równa się g od x, czyli jest to metoda graficzna rozwiązywania równań. Tu oczywiście widzimy równanie f od x równa się g od x. Moglibyśmy je rozwiązywać za pomocą wzorów, ale niestety jest podane na podstawie wykresów, czyli musimy narysować wykresy tych funkcji. I tak, pierwsza funkcja. No to jak popatrzysz sobie na wzór, to może Ci się skojarzyć, że będzie to funkcja liniowa. Jeżeli nie, to weź sobie tabelkę, w której zaznaczysz sobie kilka punktów i stwierdzisz na podstawie tych kilku punktów, że jest to funkcja liniowa. Oczywiście pasowałoby najlepiej popatrzeć na wzór i od razu rozpoznawać. Jest to funkcja liniowa. Ja proponuję wziąć punkty takie no, w miarę łatwe, czyli wziąć sobie na przykład 0, wziąć sobie 1 i na przykład wziąć sobie 2, żeby było nam najprościej. A więc, jeżeli za x podstawię 0, będę miała 4 razy 0, to 0 minus 4, no to będzie minus 4. Jeżeli za x 1, to będę miała 4 razy 1, to 4, minus 4, no to 0. Jeżeli za x 2, 4 razy 2, to 8, minus 4, no to jest 4. Zaznaczamy sobie te punkty w układzie współrzędnych, czyli dla 0 mamy minus 4, stawiamy kropeczkę, dla 1 mamy 0 i dla 2 mamy 4.
stawiamy kropeczkę. Gdybyś zrobił więcej tych punktów, nie ma problemu żadnego oczywiście, ponieważ te punkty wyjdą Ci i tak będą one leżały na tej naszej linii. Powinieneś przyłożyć linijkę i ładnie ta linia powinna być zaznaczona w układzie współrzędnym. Dobrze jest sobie ją przeciągnąć tutaj od linijki, narysować wykres, ładnie podpisać sobie gdzieś na końcu y równa się 4x minus 4, czy też f od x. No to już mamy jeden wykres narysowany. Teraz będziemy rysować ten wykres funkcji, tylko tak, popatrzmy na nią. Ona ma x kwadrat, nazywa się kwadratowa. Wykresem dobrze by było, żebyś pamiętał, że jest parabola. Jak parabola też potrzeba kilka punktów. Najlepiej te punkty wziąć, no 3 punkty to jest takie zupełnie minimum. Najlepiej byłoby tych punktów wziąć z 5. Ja proponuję wziąć minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Bo wtedy jak weźmiemy więcej punktów, to ten kształt ładnie nam wyjdzie. No to minus 2 podniesiony do kwadratu to 4, minus 1 do kwadratu to 1, 0 do kwadratu 0, 1 do kwadratu to 1 i 2 do kwadratu to 4. No i zaznaczę sobie te punkty, ja może czerwonym zaznaczę kolorem. Dla minus 2 mamy 4, kropeczka. Dla minus 1 mamy 1, kropeczka. Dla 0 mamy 0, dla 1 mamy tutaj 1, kropeczka i dla 2 mamy 4. Popatrzmy, spróbujmy narysować sobie parabolę, która będzie właśnie tak wyglądała. Najlepiej to sobie tutaj zaokrąglić od punktu do punktu i tu przeciągnąć te ramiona w tą i w tą stronę. Oczywiście ładnie podpisać y równa się x kwadrat, czy też g od x równa się x kwadrat. I teraz, co to jest rozwiązanie równania? Graficznie to jest znalezienie punktów wspólnych tych dwóch wykresów, mojego czarnego i mojego czerwonego. Tu widzimy, że na naszym rysunku widać, że te linie są prawie koło siebie, prawda? Tutaj jest linia idealna, prosta, to jest krzywa, ale są, biegną koło siebie, ale tylko jest ten punkt, który jest punktem wspólnym, a później już te wykresy się nam rozchylają, prawda? I jeden idzie w tą stronę, drugi idzie troszkę inaczej, ale też oczywiście w górę idzie. Czyli to oznacza, że punktem wspólnym jest tylko ten A, a ma współrzędne, jak widzimy, 2,4. Ale rozwiązać równanie to znaczy wyliczyć x, a nie podać współrzędne punktu. Czyli my musimy odczytać z tego punktu A x. Czyli po prostu tą pierwszą współrzędną, jest nią dwójeczka. Gdybyś to zadanie zrobił nie metodą graficzną, to też oczywiście na podstawie tutaj odpowiednich wiadomości, akurat chociażby wzoru skróconego mnożenia, doszedłbyś do tego, że rozwiązaniem takiego równania f od x jest równe g od x jest tylko i wyłącznie liczba 2. Zadanie numer 4. Naszkicuj wykres funkcji o wzorze f od x to się równa 2x dodać 3, gdzie x należy do przedziału z lewej strony domkniętego minus 3, a z prawej strony otwartego 2. Tutaj mamy taką umiejętność wyćwiczyć rysowania na podstawie określonej dziedziny wykresu funkcji. Dobrze jest, bardzo dobrze jest, jeżeli popatrzysz na wzór i ty wiesz, jaki to jest rodzaj funkcji. Ze względu na to, że tutaj nie ma żadnych zbyt skomplikowanych operacji na x, mamy tylko 2 razy x plus 3, możesz wykapować, że jest to funkcja liniowa. Ale oczywiście funkcja liniowa, ona ma określony swój wzór. Przypominam, ona ma wzór ax plus b, czyli naszym a jest dwójka, naszym b jest trójka, więc dlatego jak będziesz miał taką umiejętność, że popatrzysz na wzór i będziesz umiał wykapować, jaki to jest, jaka to jest funkcja, jaki to ma kształt, tak, to będzie super, naprawdę. No więc, jeżeli to Ci oczywiście sprawia problem, to proponuję wziąć tabelkę i w tej tabelce, to będzie oczywiście tabelka tylko i wyłącznie częściowa, umieścić takie x, żeby pasowały nam w tym przedziale. No bezdyskusyjnie minus trójka, to w ogóle nie podlega dyskusji. Dalej, dobrze jest brać 0, jeżeli ono się mieści, bo wtedy się fajnie liczy, więc 0. I teraz uwaga, wystarczą 3 punkty, bo to jest zwykła funkcja liniowa, w zasadzie jej kawałek. I teraz, tutaj przy dwójce jest nawias otwarty, czyli tak jakby dwójka już nie pasuje do tego, do tej dziedziny, oczywiście. Ale trzeba wziąć dwójkę, dlatego żebym ja wiedziała, na czym wykres skończyć. Dlatego, czy nawias domknięty, czy otwarty, bierzemy ten element, żebyśmy wiedzieli, dokąd dojechać z naszą linią. Czyli podstawiamy.
Jeżeli ja za x podstawię minus 3, to będę miała 2 razy minus 3 dodać 3. Kto potrzebuje, niech sobie rozpisze. Tu będzie minus 6 dodać 3, czyli to będzie minus 3. Wpisujemy. Jeżeli ja za x podstawię 0, będę miała 2 razy 0 dodać 3. To będę miała 0 dodać 3, czyli 3. Wpisuję. Jeżeli za x podstawię 2, będę miała 2 razy 2 dodać 3, czyli 4 dodać 3, to się równa 7. No to zaznaczam sobie takie punkty, czyli dla minus trójki, tu mam minus 3, mam mieć też minus trójkę na wartości, stawiam na razie kropeczkę malutką. Dla zera mam mieć 3, stawiam kropeczkę i dla dwójeczki mam mieć wartość 7. 3, 4, 5, 6, 7, dla dwójeczki siódemkę. Łączę to oczywiście linię, ale nie przeciągam, trzymajmy się przedziału. Zaczynam linię od minus trójki i kończę na dwójce, czyli od kropki do kropki, tak sobie po prostu zapamiętaj, od kropeczki do kropeczki rysujemy sobie ten wykres i to nie koniec. Na samym końcu wykres musi się zaczynać, na samym końcu musisz to uwzględnić, musi się od czegoś zaczynać, musi się na czymś kończyć, chyba że się ciągnie w nieskończoności. Ale tu widzimy, że mamy od minus trójki domkniętej, czyli przy minus trójce na x kółeczko zamknięte, takie duże, rysuję z przesadą, żeby było widać, a przy dwójce kółeczko otwarte, to oznacza, że, ten argument nie może wynosić 2, ale na tym się kończy wykres, czyli dojeżdżam do tej dwójki, sygnalizuję, że to jest kółeczko otwarte, czyli że dwójka moja oczywiście nie należy do dziedziny tej funkcji. I teraz dobrze byłoby jeszcze podpisać wzór. Y równa się 2x dodać 3. Oczywiście mogę też podpisać f od x równa się 2x dodać 3. Czyli popatrz, moim wykresem jest część linii, nie cała linia, tylko jej kawałek, ograniczony przez dziedzinę. Więc tutaj zwróć uwagę, że ta dziedzina przy rysowaniu funkcji znowu ma znaczenie. Dziedzina wszędzie ma znaczenie. Do miejsca zerowego, do rysowania wykresów, do zbioru wartości. Po prostu dziedzina to jest fundament dla funkcji. I jeszcze jedno zadanie z rysowania wykresów funkcji dla przypomnienia. Mamy naszkicować wykres funkcji o wzorze f od x równa się wartość bezwzględna z x dodać 3, gdzie x należy do przedziału od minus 2 do plus nieskończoności. Obustronnie jest to przedział oczywiście otwarty. I teraz mamy naszkicować wykres takiej funkcji. Jeżeli rozpoznajesz funkcję, że będzie to funkcja z wartością bezwzględną, której pamiętasz kształt, super, rewelacja. Ale jeżeli tego nie pamiętasz, musisz sobie zrobić tabelkę i tą tabelkę dosyć długą, bo nie jest to funkcja liniowa, że sobie przyłożymy linijkę i wystarczą 2 punkty. Nie, nie, nie. Ja proponuję wziąć kilka punktów, jeżeli nie pamiętasz kształtu. Pamiętaj, jeżeli nie pamiętasz kształtu, nie potrafisz go zlokalizować, to weź sobie z 5 punktów to takie minimum. Jakie punkty bierzemy? Takie, żeby nam tu pasowało. Czyli na pewno. Minus dwójka bezdyskusyjnie. No to co? To minus jedynkę weźmy. No to 0, 1 i 2. Jak będziesz miał ochotę wziąć sobie x 20, to sobie weź x równa się 20. Ale ja takiej ochoty nie mam. Więc ja oczywiście nie biorę, biorę takie proste x, ale żeby pasowały do tego przedziału. No to tak. Ja podstawię. Wartość bezwzględna z minus 2 i dodać 3. To się równa. Wartość bezwzględna z minus 2, wiesz co robi? Kasuje minusa, czyli 2 dodać 3, czyli to jest 5. Wpisujemy 5. No to wartość bezwzględna z minus 1 dodać 3, ja za x postawiam teraz minus 1, no to mamy 1 dodać 3, to jest 4. Wpisuję 4. Dalej, jeżeli za x podstawię 0, no to mam 0 dodać 3, no to jest 3. No to wpisuję tutaj 3. Jeżeli ja za x podstawię 1, a reszta bez zmian we wzorze, no to mam 1 dodać 3, to jest 4, czyli widzisz, że tutaj jest czwórka tak jak tutaj. I jeżeli za x podstawię dwójkę, to mam plus 3, to mam oczywiście 2 plus 3, czyli 5. Na pewno zauważysz pewną tutaj ważną rzecz, że przy wartości bezwzględnej, jak są x, w tym wypadku oczywiście, w tej funkcji, jak x jest równy minus 2, czy 2, to mają taką samą wartość. I minus 1, czy 1, taką samą wartość. No zobaczmy na wykresie, jak to będzie wyglądało. Dla minus dwójeczki mamy 5. 1, 2, 3, 4, 5. I zaznaczamy sobie kropeczkę, na razie malutko. Dla minus jedynki mamy 4. Zaznaczamy. Dla zera mamy 3, zaznaczamy. Dla jedynki mamy 4 i dla dwójki mamy 5. Popatrz, mamy takie 5 kropek.
I teraz jedynie co możemy, to przypomnieć sobie kształt. Tutaj jak widzisz, przyłożyłbyś linijkę, to wygląda na to, że fajnie od linijki nam się odrysuje. Tylko że muszę się trzymać tego przedziału. Czyli powinnam zacząć wykres od tej kropki na minus dwójce, przejechać po kropkach, a jak pamiętasz, że wykresem funkcji z wartością bezwzględną jest taka literka V, to będzie super. I mam dojechać do plus nieskończoności. Czyli ja nie zamknę tego na tej kropce, tylko muszę przejechać, ile mi miejsca jest tutaj, ile mam miejsca w moim układzie współrzędnych. I to jeszcze nie koniec. Ja muszę zaznaczyć, jakie tu było kółeczko na początku. Jaki nawias otwarty, to znaczy, że minus dwójka nie należy do dziedziny. Zatem muszę to zaznaczyć tutaj kropką otwartą. I teraz mogę podpisać na tym moim wykresie, że to jest właśnie ten wykres tej mojej funkcji. Taka literka V, tak naprawdę jej kawałek. Zadanie numer 6. Na podstawie wykresu funkcji podaj dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności funkcji, miejsca zerowe oraz podaj argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Ja oczywiście ten wykres przerysowałam tutaj na moim układzie współrzędnych i teraz przypomnę Tobie, jak odczytujemy z wykresu podstawowe własności. Czyli tak, najpierw będziemy odczytywać dziedzinę. Dziedzina jest to zbiór argumentów, czyli patrzymy, ja przekładam linijkę od tej strony i patrzymy, gdzie moja linijka przecina się z moim niebieskim wykresem. Zaczyna się od minus czwórki i to minus czwórka jest domknięta, bo jest kółeczko zamalowane. Popatrzmy dalej. Cały czas moja linijka przecina się z moim wykresem aż do czwórki. I ta czwórka ma kółeczko otwarte, czyli nawias otwarty. Jeżeli chodzi o zbiór wartości, przykładam linijkę tak, od dołu i patrzę, gdzie mi się wykres zaczyna. Zaczyna mi się tutaj na poziomie minus 1, czyli zbiór wartości zacznie się od minus 1. Kropeczka zamalowana oznacza to, że trzeba domknąć, oczywiście, bo ten punkt należy do wykresu. I teraz ciągniemy dalej, 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 dalej i kończy się mój zbiór wartości na trójce i później już nie ma wykresu funkcji. Zatem dochodzimy do trójeczki i trójka też będzie zamalowana, bo to oznacza zamalowana, czyli nawias domknięty, bo to oznacza, że jest taki argument, jest nim 0, który ma wartość równą 3. Dlatego taka wartość oczywiście dla tej funkcji jest osiągalna. Dalej mamy monotoniczność, a konkretnie przedziały monotoniczności. Czyli chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, w jakich przedziałach funkcja rośnie, w jakim maleje, w jakim jest stała, a może znowu maleje, a może znowu rośnie. Najlepiej jest to robić oczywiście od lewej strony do prawej i robić po kolei, żeby czegoś nie zapomnieć. Czyli najpierw widzimy, idzie w górę, czyli mamy ten pierwszy kawałeczek, leci w górę, czyli ja zapiszę, funkcja moja rośnie, w jakim przedziale ona rośnie i gdzie zaczyna rosnąć? Od minus czwóreczki, czyli od minus czwóreczki domkniętej, aż do, uwaga, dotąd. I dużo młodzieży myli, że to jest trójka. Nie, my musimy zczytać, jaki to jest x. To jest oczywiście 0. Zasada jest taka, domykamy, gdzie się da. Mogę domknąć tutaj, dlatego że jest taki argument 0, który ma wartość 3 i do tego dochodzimy tutaj, analizując funkcję rosnącą. Później jest spadek, czyli funkcja malejąca. I ona z kolei maleje w jakim przedziale? No zaczyna od tego zera maleć, czyli ja też domykam, bo zawsze na maturze tam proszą o to, żeby podać maksymalne przedziały. Czyli domykamy, gdzie się da. Czyli od zera i aż do tej jedyneczki, tutaj do tego punkciku, bo tutaj dotąd doszło, teraz do tego punkciku to jest jedynka. I też mogę domknąć. Dalej jest kawałek funkcji stałej, czyli zapisujemy funkcja stała w jakim przedziale. No zaczyna od jedynki być stała i kończy być stała na naszej trójeczce, czyli w przedziale od 1 do 3. No i jeszcze raz jest funkcja malejąca, więc oczywiście jeszcze raz zapisujemy, że w drugim kawałku też nam maleje. I będzie to od trójki domkniętej, tutaj, bo domykamy gdzie się da, do naszej czwóreczki, ale ta czwóreczka no, będzie już otwarta, no bo kółeczko otwarte narzuca to, że musi być nawias otwarty. Dobrze, czyli mamy załatwioną monotoniczność, teraz miejsca zerowe. Pamiętamy, miejsce zerowe jest to taki argument, dla którego wartość wynosi 0, ale z wykresu jest dużo łatwiej odczytywać miejsca zerowe. Jest to ten argument, gdzie wykres przecina oś x. Czyli tu mamy oś x, i patrzymy sobie, gdzie jest przecięcie.
No pierwsze przecięcie tu się pojawia, prawda? Ja zaznaczę tutaj gwiazdeczką, że mamy miejsce zerowe. I teraz myślimy dalej, tu. No niestety tu się nie przetnie, bo jest kółeczko otwarte. A skoro kółeczko otwarte, to to oznacza, że to nie może być miejsce zerowe. No bo czwórka nie należy do dziedziny, no to jak może być miejscem zerowym? Jak miejsce zerowe wybieramy z dziedziny, nie? No właśnie, zatem mamy tylko jedno miejsce zerowe. Ja to zapiszę x0, żeby było jasne, jest to liczba minus 3. Tu zrobimy taki odnośnik, że to jest miejsce zerowe. Jest nim liczba minus 3. No i na końcu jeszcze mamy określić wartości dodatnie. Ja tu zapisuję, dla jakich x-ów. Dla jakich x-ów są wartości dodatnie? Tutaj młodzież czasem ma problem. Wartości dodatnie jak z wykresu. Wystarczy, że popatrzysz na oś x i zastanowisz się, najlepiej sobie zamalować może, tą część wykresu, która ma wartości dodatnie, czyli powyżej osi x. Czyli tak, odtąd się zaczynają wartości dodatnie, popatrzmy, tak, cały czas są wartości dodatnie, stop, tu urywamy. Czyli wartości dodatnie zaczynają się od minus trójki, oczywiście otwartej. Dlaczego? No bo dla minus trójki jest wartość 0, bo my powiedzieliśmy miejsce zerowe. Wartość 0, czyli musi być ten otwarte od minus trójki, cały czas wartości dodatnie, 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 aż do czwóreczki, oczywiście otwartej. Odczytywanie z wykresu własności funkcji to jest bardzo ważna rzecz, fajna, bo później na maturze może nawet trafić nam się zadanie, gdzie nie trzeba nic liczyć. Popatrz, ja tutaj nic nie liczę. Ja tylko patrzę na wykres i analizuję. A poza tym takie odczytywanie z wykresu własności przyda Ci się w życiu codziennym, gdzie zobaczysz w gazecie jakikolwiek wykres i będziesz umiał z tego wykresu wykapować pewne spostrzeżenia. Może Ci się sprzyda też, jak będziesz pracował zupełnie w innej branży, ale będziesz posługiwał się wykresami, tabelkami, diagramami itd., itd., itd. Zadanie numer 7. Na podstawie wykresu podać dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności funkcji oraz podać, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość równą minus 1. Czyli teraz troszkę inne własności, niektóre nam się powtarzają, żeby sobie utrwalić. Czyli dziedzinę funkcji, patrzymy sobie na wykres, który tutaj mam przerysowany na moim układzie współrzędnym, dziedzinę. Przypominam, odczytujemy z osi x, czyli nasz wykres zaczyna się tutaj, czyli startujemy kółeczkiem zamalowanym, czyli będzie nawias zamknięty od minus jedynki. I teraz patrzymy, wykres cały czas jest tutaj i kończy się tutaj na naszej szósteczce. Oczywiście jest to szóstka otwarta. No to teraz zbiór wartości. Lecimy od dołu, czyli z osi y odczytujemy. Wykres zaczyna się na poziomie minus 1. I teraz uwaga, tych punktów tu mamy cały nieskończenie wiele tych punktów. One leżą na tym odcineczku, czyli będzie od minus 1 znowu domkniętej i aż do, w tym wypadku, trójeczki i później już nie ma żadnych wartości. Zatem trójeczka też będzie domknięta, ponieważ jest taki argument, jest im 0, który przyjmuje wartość 3. No to takie też zaznaczamy, czyli zbiór wartości jest od minus 1 do trójki. Przypominam, dziedzina z osi x, zbiór wartości z osi y. Dalej, monotoniczność, czyli kiedy funkcja rośnie, maleje, przedziałowa oczywiście monotoniczność. Najpierw patrzymy sobie, nasza funkcja idzie w górę, czyli rośnie i w jakim przedziale ona będzie rosła. Ona zaczyna rosnąć od minus jedynki domkniętej, bo kółeczko zamalowane, aż do tego punktu, czyli w tym wypadku u nas do zera sobie rośnie domknięte. Dalej, jest spadek, czyli maleje, funkcja maleje w jakim przedziale? No oczywiście od tego punktu, czyli od zera na argumentach, od zera, bo my tu podajemy przedział na argumentach, prawda, z przedział x-ów, czyli od zera aż do tego miejsca, który ma argument 1, czyli aż do jedynki. Następnie mamy kawałeczek funkcji stałej, czyli funkcja stała w przedziale od jedyneczki aż do trójki, no to sobie zapisujemy. I ostatni kawałek, mamy teraz funkcję rosnącą i ona będzie w przedziale od trójki do szóstki. Od trójki domkniętej do szóstki otwartej, no bo tutaj mamy kółeczko otwarte, więc nawias musi być otwarty. No i teraz mamy jeszcze jedno pytanie, czyli dla jakich to argumentów moja funkcja ma wartość równą minus 1? Ja tutaj zapiszę pod spodem dla x należącego, czyli wartość funkcji wynosi minus 1. Ja muszę przyłożyć moją linijkę na poziomie minus 1 i odczytać odkąd dokąd, dla jakich to x-ów tak się dzieje. Przykładam na minus 1 i patrzę, że
tutaj mam ten kawałeczek, ten odcinek. Czyli od jedynki do trójki tak się dzieje. Czyli dla x-ów należących do przedziału od 1 do 3, oczywiście jest to przedział obustronnie domknięty, bo zarówno tu jest wartość minus 1, tu po kolei jest ich nieskończenie wiele i na trójeczce, na argumencie 3 kończy się moja wartość, która też wynosi w tym wypadku minus 1. Czyli tych argumentów jest nieskończenie wiele, one leżą na tym odcinku, a profesjonalnie zapisane one należą do takiego przedziału obustronnie domkniętego od 1 do 3. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania w zupełności tutaj wystarczą Tobie do tego, żeby przypomnieć sobie takie podstawy z funkcji. To jest może łatwe, to jest może proste, ale trzeba od czegoś zacząć. W przypadku powtórek do matury powtarzaliśmy sobie takie podstawy z funkcji, podwaliny, które są dla nas fundamentem, aby te funkcje zgłębiać, czy to funkcja liniowa, czy kwadratowa, czy również inne funkcje. Jeżeli chciałbyś jednak zacząć tak zupełnie od takiego poziomu basic, zupełnie od podstaw, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online z funkcji, który możesz znaleźć na stronie www.aikamat.pl. A jeżeli te przykłady są dla Ciebie dosyć przyjemne i chcesz spróbować samodzielnie rozwiązywać zadania, zapraszam Cię, dołącz do mojej grupy na Facebooku Matura 2020 z aikamat i będziesz mógł pobrać sobie plik z zestawem zadań, przygotowanym właśnie na podstawie tych lekcji, tej powtórki z funkcji, będziesz mógł z innymi kolegami, czy też z innymi uczniami wymienić się właśnie doświadczeniem, jak zrobiłeś to zadanie, być może ktoś zrobi inaczej, innym sposobem. Ja oczywiście również w swoim czasie umieszczę rozwiązania do tego zestawu, który przygotowałam właśnie po to, abyście lepiej się uczyli i powtarzali razem ze mną matematykę, dzięki czemu przygotowali się do zdania super na wysokim poziomie matury z matematyki. Zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.